Cześć, koldziska z tej strony Metsu i witam Was w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2022, oczywiście rozgrywanych w FIFA 19. Wylosowaliśmy całkiem ciężką grupę, bo gramy z Hiszpanią, Danią, Grecją, Belgią i Węgrami. Chociaż nie oszukujmy się, mogło być jeszcze gorzej, bo wiemy jak to jest w trybie kariery: tutaj nie ma łatwych grup, to nie jest grupa Polski w prawdziwym życiu. Jeśli oczywiście seria Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Czy uda nam się awansować? Czas pokaże, no ale musimy się postarać i dać z siebie wszystko. Jeśli chodzi o naszą kadrę, no to znowu popełniłem ten sam zasadniczy błąd, no czyli podpisałem nowy kontrakt z kadrą, bo to trzeba robić co roku, jak o tym zapomnicie to po prostu stracicie pracę, no i niestety wtedy piłkarze się automatycznie wymieniają, no drugi raz muszę pamiętać, żeby to zmienić przed nagraniem, no ale teraz sobie już ustalimy ten nasz skład na pierwsze dwa mecze eliminacyjne. Dobre otwarcie to tak naprawdę podstawa. Pierwszy mecz. Gramy z naszymi dobrymi znajomymi z Mistrzostw Europy, czyli z Grekami. No, Greków można zawsze pokonać, ale jak wiedzieliśmy, na Euro nie było to proste, więc w eliminacjach też pewnie możemy mieć tam jakieś problemy. Ale oczywiście damy z siebie wszystko, by móc z nimi jakoś tam rywalizować. No, najmniejsze problemy mamy w linii napadu, tak naprawdę. Lewandowski, Milik Piątek, jeszcze Kownacki. No po prostu kłopot bogactwa, podobnie jak na bramce, na pozostałych pozycjach no już tak cudownie nie ma. Chociaż tak jest zdecydowanie lepiej niż w prawdziwym życiu, bo ci nasi powiedzmy stworzeni skrzydłowi no są naprawdę całkiem, całkiem obiecujący. No niestety jeszcze nie nastąpi zmiana pokoleniowa jeśli chodzi o bramkę, no bo jednak Drągowski jest kontuzjowany. Pozbywamy się dość istotnego wcześniej piłkarza Kamila Grosickiego. Jego czas w Kadrze dobiegł tak naprawdę końca. Jest już moim zdaniem odrobinę za stary i nie da tyle z siebie, żeby móc grać udział w kolejnej wielkiej imprezie, a w tych eliminacjach. No chcemy go kimś innym zastąpić, dziękujemy mu za grę. Zakończył chyba karierę reprezentacyjną, no w najlepszym możliwym momencie zdobywając Mistrzostwa Europy. No trzeba też wiedzieć, kiedy z danego piłkarza zrezygnować, bo już więcej z niego nie wyciśniemy, no a trzeba też budować kadrę na lata. A akurat na skrzydłach, przynajmniej w tej jednej karierze, nie mamy żadnych problemów, bo mamy naprawdę nadmiar piłkarzy. W pierwszym składzie na razie dajemy Szymańskiego i Barana, no bo niestety Lewandowski jest kontuzjowany, no i musimy rozpocząć eliminację bez naszego kapitana. No i tutaj mówiłem, że mamy super linię napadu, no i jednego asa tak naprawdę straciliśmy, ale musimy sobie jakoś bez niego poradzić, no bo po to jest szeroka kadra, no żeby w takich momentach sobie radzić. Rozpoczynamy eliminację na stadionie narodowym. Niech kibice poniosą nas do zwycięstwa. Zaczynamy! Dobre podanie tej Retsosa Galanopoulos. Retsos może być centralna, polekarne Jest i udała się Grekom, ale szczęsny fantastycznie interweniuje. Jedną ręką zbija tą piłkę na rzut rożny. To jest właśnie bramkarz klasy światowej, który w takich sytuacjach ratuje zespół. Gdyby nie szczęsny, stracilibyśmy dużo więcej bramek za każdym razem. Dobre tutaj podanie: Żurkowski. Jest piątek. Widzimy tam ucieka na pozycję Szymański i świetnie jest odnaleziony tym podaniem. Szymański w polu karnym, ależ kontrola piłki, Jeszcze tutaj uderzenie i poprzeczka, ależ interwencja wlachomidosa. To jest naprawdę też bardzo solidny bramkarz i potrafi w takiej sytuacji uratować zespół, zbijając piłkę na poprzeczkę. No i jeszcze mamy corner. Grę wznowi Piotr Zieliński zagraj na bliższy słupek. Galanopulos wybija. Jeszcze Baran zgarnie tą piłkę, ależ pewna kontrola, ale niepotrzebnie sobie ją tak wypuścił i stracił ją na rzecz Donisa. Ładnie jednak tutaj przejmuje piłkę Zieliński, o to właśnie chodzi, tak trzeba walczyć. Piątek, zagranie do Kownackiego i premierowa bramka w tych eliminacjach. Dawid Kownacki, który zastępuje kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. No, otwiera wynik spotkania i bardzo dobrze, brawa dla Kownasia. Tak powinno się wykorzystywać takie sytuacje. No i gramy dalej. Grecy nie chcą się poddać, przegrywają przecież tylko jedną bramką. Kostas Fortunis może centrować i to mu się niestety udało, wybija to Kamil Glik. Jeszcze Lidis? uderzenia nie ma, ładna klepka i szczęsty przed siebie. Czy to wyłapie? Nie, piąstkuje. I mamy okazję do przeprowadzenia kontry. Kownacki ładnie zagrał do środka, Żurkowski biegnie z piłką Szymon. Czy poda w tempo? Tak jest do Barana. Baran ma spore miejsca na skrzydle, centruje do środka i piątek. Bardzo pewnie w Lachomidos. Szkoda, że piątek uderzył w sam środek. Druga połowa zaczyna się pod dyktando Greków. Zagranie do Limniosa. Ten obraca się z piłką. Limnios centruje na pole karne Donis. Ale uderzenie prosto w Wojciecha Szczęsnego, który pewnie chwyta to uderzenie. Podanie po ziemi, zobaczmy co wymyślą Grecy Galanopoulos. Masuras z pierwszej piłki do Fortunisa. Kostas Fortunis ma okazję do dośrodkowania na Donisa, wybijają to obrońcy. Jeszcze nie koniec, Kaurelis, ale szczęsty broni. Naprawdę, bez szczęstego nie wyobrażam sobie naszej bramki. To jest bramkarz, od którego zaczyna się ustalanie składów, bo w ważnych momentach ratuje nasz zespół. I wznawia grę Falidis. Ma sporo czasu, by się zastanowić, jak dośrodkować z tej stojącej piłki na pole karne. No ale Szczęsny ustawia się perfekcyjnie i łapie każdy strzał. Żurkowski do środka, Zieliński. 81. minuta, Kownacki. Arkadiusz Milik wypuszcza Kądziora. Damian Kądzior w polu karnym. Uderza mocno i znowu w Lachomidos na poprzeczkę. No ma sporo szczęście, albo to szczęście, albo umiejętności. Nie mnie to oceniać. Kownacki wznowił grę. Jak widzimy, jeszcze tutaj wycofanie Frankowskiego do Kołdziora, Mamy Milika, który odgrywa do Zielińskiego. Piotr Zieliński. Zwleka z oddaniem strzału podaj do Milika. I jeszcze tutaj Milik w polkarnym poprzeczka. Koądzior źle opanował tą piłkę. Aj, ta piłka ewidentnie nie chce wpadać do bramki. I koniec tego spotkania: zwycięstwo 1 do 0. Ale po tym meczu mogę powiedzieć, że mieliśmy naprawdę sporo pecha, bo trzy poprzeczki w jednym meczu. No, to już prawie jak Ultimate Team, tak naprawdę i taki mecz, w którym nie do końca, bo. raczej znaczy, powiedzmy, że gra nie do końca, wtedy chce, żebyśmy zwyciężyli. No, a tutaj nie powstrzymał nas, mimo tych poprzeczek. Piątek będzie tak, jest piłkarzem meczu za asystę przy bramce Kownackiego. Kownacki myślę, że godnie zastąpił Lewandowskiego. Brawa dla Dawida. No i przechodzimy dalej. No, i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu, trzy punkty są. Bez naszego kapitana i lidera daliśmy sobie radę. Szkoda, że Lewandowski jest kontuzjowany, no ale bez niego też musimy sobie jakoś dawać radę. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba walczyć w tej sytuacji. Widzimy: Hiszpanie przegrali pierwsze spotkanie, z kim grali? Z Belgami 2 do 1. No i tutaj Belgowie bardzo dobrze rozpoczynają tę eliminację. Podobnie jak Duńczycy, którzy są liderem grupy, ale grali ze zdecydowanie słabszym rywalem, tak naprawdę. Największymi zwycięzcami po pierwszej kolejce są właśnie Belgowie. Którzy naprawdę pokonali chyba jednego z faworytów do awansu. Myślę, że kądzior zagra w pierwszym składzie, bo zaprezentował się moim zdaniem całkiem przyzwoicie i powinien dostać szansę. Bo Baran gra dobrze, ale jednak no to nie ten jeszcze poziom, którego oczekuje. Może na, w następnych meczach wskoczy na ten optymalny poziom, i wtedy będzie grał w podstawowym składzie. A teraz zaczynamy spotkanie z Danią. Z dończykami mamy pewne rachunki do wyrównania. Pamiętamy jak nawałka tam poległ, i teraz trzeba im pokazać, kto jest lepszą drużyną. Kownacki. Kownacki ładnie tutaj kontroluje piłkę. Dawid Kownacki. Do środka jest Zieliński i niestety pręcik. No nie ile tych prętów w jednym materiale. Nie, no przecież to jest chore. Ta gra nas nienawidzi. Weź się odczep, Gro, a będziemy strzelać. Mnóstwo bramek. Kownacki. Inicjuje tutaj kontrę. Ładne podanie do Szymańskiego. Szymański ma okazję do oddania strzału, jednak podaje do Kownackiego ten chybił. Albo toż Michael tak fantastycznie interweniował, tak jest. Interwencja, bo mamy Corner. Kownacki nie może w to uwierzyć, że ta piłka nie wpadła do siatki, a było tak blisko. No ale jeszcze mamy rzut rożny, może wykorzystamy ten stały fragment gry. Piotr Zieliński zagrywa na bliższy słupek, uderzenie piątka. Ale pewny chwyt Michaela. Ty broń tak moją kartą w fucie. Będzie lepiej. I tutaj Zieliński. Ładnie się rozpędza. Jest piątek. Kownacki pędzi sam na sam z bramkarzem. Dawid Kownacki w polu karnym blokowany. Poprawka blok. I Zieliński anemicznie z głowy. I Szmajhel ma piłkę w rękach. No niestety, broń dzisiaj pewnie. Jest tutaj jeszcze Kownacki. Szymański. Ładna kontrola piłki. Szymański podaje do Kownackiego. Dawid Kownacki w polu karnym. Uderzaj! Panu Bogu w okno. No niestety fatalne wykończenie. Zabrakło tego co zrobił w pierwszym spotkaniu. Teraz niestety uderzył mocno, ale nieprecyzyjnie. Zieliński dobrze tutaj podał. Jeszcze Kowalczyk wypuszcza Kądziora. Damian Kądzior podaje do Kownackiego. Ten rozpędza się. Czy wygra ten pojedynek bark w bark? Tak jest, udało mu się. Dawid Kownacki do środka i Zieliński. No i Schmeichel wreszcie broni na takim poziomie jak u mnie w Ultimate Team, bo mam tam jego kartę specjalną. No i w każdym meczu wpuszcza kilka bramek, no a takiej interwencji jeszcze może i nie miał. No ale gola musiał wpuścić, jakby on zachował czyste konto, to normalnie bym aż się zdziwił. No ale wszystko wraca do normy, Schmeichel puszcza bramkę. Jeszcze tutaj Żurkowski może podać... Tak jest i podaje do Frankowskiego przemysła. Frankowski ma sporo miejsca. Frankowski nadal holuje piłkę. Frankowski w polu karnym, ależ piękna kontrola. Jeszcze Kondzior blokowany. No i Michael łapie ten anemiczny strzał. Duńczycy wreszcie biorą się do, za atak, no bo nie mają w tym momencie nic do stracenia. Christiansen Durmissi, do środka Daniel Vaz, przepuszcza piłkę sam do siebie, można i tak. Gra na czas, można i tak, przecież przegrywają, no 1 do 0 to nie jest dla nich hańbiący wynik. No taki strzał Dolberga, to dla szczęsnego bułka z masłem. Jeszcze Fischer do środka Delaney, podaje Eriksen, Dolberg. Może dograć do Sisto bardzo złe podanie. Jeszcze Was przejmuje tą piłkę. Delaney. Dojrzał tutaj Sisto w polu karnym i szczęsny. Na raty, ale jednak ma piłkę w rękach. Brawa dla Wojtka. Dobrze, te kędziora ma sporo miejsca. Może podawać i wypuszcza Frankowskiego. Przemysław Frankowski. Czy zacentruje? Ma trzech piłkarzy w polu karnym. Odnalazł Kądziora! Ten się skontuzjował, ale przynajmniej Bramkę zdobył. Ładny strzał. I Michael pokonany po raz drugi. Cieszynka Kondziora. Nasz polski Ronaldo, jak widzimy. No szkoda, że tak Owera nie ma jak Ronaldo, ale ważne, że Bramkę zdobył. 2 do zera. Tym strzałem chyba dobiliśmy Duńczyków. No i koniec tego spotkania. Udało się, pokonujemy Danię i mścimy się za ten hańbiący wynik za czasów nawałki pokazujemy Dani, kto jest lepszy. Statystyki nie pozostawiają wątpliwości, która drużyna grała w piłkę, a która się broniła, wyprowadzając bardzo niegroźne kontry. Frankowski graczem spotkania naprawdę zagrał dobrze, szczęsny 5 interwencji Szmaichel 5, no ale gdyby Schmeichel zachował czyste konto, co, to byłoby coś nie tak. Przejdźmy dalej! No i jesteśmy już po drugim spotkaniu, jak widzimy tam Grecy bardzo dobrze powalczyli sobie z Belgami, Trzy tygodnie kontuzji Kondziora, no dobrze, że nie dłużej, no bo tak przy tym strzale, no trochę komicznie to wyglądało, że się skontuzjował, tak jest, Grecy urwali punkty Belgom i bardzo dobrze, a Hiszpanie tylko zremisowali, czekajcie, oni grają chyba z Węgrami, czy z kim tam oni, no chyba tylko z Węgrami mogli, więc Hiszpanom nie wychodzi ten początek eliminacji, najlepszym strzelcem obecnie jest Eden Hazard, Najwięcej asyst ma Kostas Fortunis, u nas niestety nikt nie jest liderem, no chyba że Szczęsny jeśli chodzi o czyste konta, bo najwięcej mają jedno, więc i szczęśliwy jest wice, tak naprawdę współliderem. Egzekwo jest z pozostałymi piłkarzami, w następnym materiale gramy z Węgrami i Hiszpanią. No Hiszpania pogrążona w kryzysie, no to może być okazja do ich pokonania tak naprawdę, bo nie oszukujmy się jak nie teraz, to kiedy. Zgłaszamy składy na ten mecz, Lewandowski niestety nadal kontuzjowany. No nie, bez kapitana musimy sobie kolejny raz radzić. Wiadomo, że teraz daliśmy radę, no ale czy z Hiszpanią poradzimy sobie bez Roberta Lewandowskiego? No i czas pokaże, łatwo nie będzie Fabiańskiego, który ma 35 lat. Jeszcze zostawię. Jeszcze go zostawię na tę eliminację, na główny turniej. No ale po mistrzostwach świata już na pewno z niego zrezygnuję. I wtedy prawdopodobnie do kadry wskoczy młody Bartłomiej Drągowski, znaczy młody jak młody. No. Jak na naszą kadrę, to i tak i pozycję bramkarza to będzie młody. I tutaj Stępiński nie może zastąpić niestety Lewandowskiego, no bo nie dadzą mi go zgłosić pewnie. Ej, wielka szkoda, chociaż ze Stępińskiego i tak nie korzystałem, więc weznę sobie już wiaka. No bo lepiej mieć skrzydłowego niż niepotrzebnego napastnika, który i tak będzie siedział w głębokiej rezerwie i nie będzie miał żadnych szans na grę. Tak chyba prezentuje się nasza ostateczna kadra. No czy dokonywać tutaj jeszcze jakichś zmian? Może tego krychowiaka się pozbędę wreszcie, bo dla mnie jest tylko balastem i chciałbym z niego ostatecznie zrezygnować, a na jego miejsce powołabym Jankowskiego. Jakoś za krychowiakiem ani w prawdziwym życiu, ani w FIFI nie przepadam, więc bardzo chętnie się go pozbędę z kadry. Na razie z tych takich doświadczonych zrezygnowaliśmy z Grosickiego, no i z trochę młodszego krychowiaka. Czy z następnych będziemy rezygnować, czas pokaże, ale mam nadzieję, że z tą kadrą awansujemy na ten wielki turniej jakim niewątpliwie są mistrzostwa świata, a w tym materiale to by było na tyle. Ja już Wam bardzo dziękuję za ten pierwszy odcinek, no i napiszcie oczywiście co o nim myślicie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale.